Cześć, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak uzupełnić paznokcie, które zostały wcześniej przedłużone przy użyciu tipsów, flexi tipsów, czyli tych nowych elastycznych tipsów, co pokazywałam Wam w jednym z poprzednich filmów. Witajcie serdecznie na kanale Lakierowniczka. Dzisiaj będziemy uzupełniać stylizację, którą wcześniej przedłużyłyśmy przy użyciu flexi tipsów marki Nails Company. Są to te nowe elastyczne tipsy i krok po kroku, jak takie przedłużenie wykonać, już dla Was nagrywałam. To jest bardzo fajna i szybka, chyba najszybsza metoda na przedłużenie paznokci. Zobaczcie sobie dokładnie w filmie, który podlinkuję Wam też w opisie. I pod tym filmem najwięcej pojawiło się pytań, co dalej z takimi paznokciami za 2-3 tygodnie. Jak to usunąć, czy usuwać, czy uzupełniać, co po prostu zrobić z tą stylizacją po minionym czasie. I opcje mamy dwie. Jeżeli chcecie ją usunąć, bo po prostu ściągacie paznokcie, to już koniec stylizacji, nie będziecie nic z nią dalej robić, to musimy ją usunąć. Najlepiej ją usunąć przy pomocy frezarki lub pilnika, spiłować i usuwamy stylizację do zera. Ale zazwyczaj jak już robimy przedłużenie, zrobimy nasze paznokcie, mamy ładne, długie, które nam odrastają, to raczej chcemy się cieszyć nimi dłużej. Dlatego wtedy najlepiej jest wykonać uzupełnienie takiej stylizacji i właśnie coś takiego dzisiaj chciałabym Wam krok po kroku pokazać. Do uzupełnienia nie potrzebujemy już tipsów, dlatego że ta baza tego przedłużenia, ten tips cały czas jest na naszym paznokciu, chyba że pojawiło się gdzieś zapowietrzenie, uszkodzenie, to oczywiście taki paznokieć naprawiamy i wykonujemy od zera, tak jak tamte w poprzednim filmie. Czyli całkowicie usuwamy, robimy nowe przedłużenie, wykorzystujemy nowy tips. Ale jeżeli wszystko było dobrze, możemy sobie takie paznokcie uzupełnić. I jak się robi uzupełnienie? Najprostsza odpowiedź jest tak jak zawsze. Tak jak przy akrylożelach, żelach przedłużanych na szablonach, tak samo będziemy pracować na tipsach. Usuwamy sobie oczywiście kolor w całości, dostajemy się do naszego tipsa i wtedy musimy wykonać uzupełnienie. Nie wykonujemy tego uzupełnienia bazami hybrydowymi. One są za słabe, za lekkie. To jest zbyt miękki polimer na to, żeby utrzymać nam tipsa i utrzymać dodatkową długość, która się pojawi, bo nasze paznokcie no, będą już coraz dłuższe. Nawet jeżeli je będziecie skracać, to i tak nie uzupełniamy tego hybrydą. Czym więc możemy to uzupełnić? Możecie uzupełnić to żelem, akryloželem lub możecie uzupełnić to na przykład tytanem. W zależności od tego, jaką metodą pracujecie, która jest dla Was najwygodniejsza. Ja osobiście jestem największą fanką z tych metod akryloželi i właśnie dzisiaj będziemy sobie wykonywać uzupełnienie z użyciem akryloželu. On pozwoli nam pracować na wszystkich paznokciach naraz, przyspieszy naszą pracę, a jednocześnie jest to na tyle twardy polimer, że będzie bardzo ładnie nam trzymał ten kształt, trzymał formę, to przedłużenie i będziemy się tą stylizacją cieszyć kolejne 3 tygodnie. Będziemy mieć piękne, długie paznokcie. Więc dzisiaj będziemy sobie właśnie takie przedłużenie, takie uzupełnienie przedłużenia wykonywać. Jeżeli w trakcie pojawią się jeszcze jakieś pytania, oczywiście możecie śmiało w komentarzach pisać. Zajrzyjcie też do opisu, bo tam będą linki do produktów i do filmów, które mogą Wam się przydać. One będą związane z akryloželami i właśnie z przedłużaniem tymi chociażby tipsami, więc filmy powiązane z dzisiejszym materiałem, które również warto zobaczyć. No dobrze, to my zabieramy się teraz do pracy, bierzemy się za uzupełnienie naszego przedłużenia. Możecie sobie teraz zobaczyć, jak przetrwała stylizacja na tipsach blisko prawie 3 tygodnie. Zobaczcie, że mamy wszystkie paznokcie na miejscu, ale pojawił się już bardzo duży odrost i czas najwyższy, żeby tą stylizację zmienić. Są to właśnie te paznokcie, które powstały w poprzednim filmie, do którego link zostawiam Wam w opisie. Oczywiście musimy zacząć od usunięcia starej stylizacji. Co ważne, gdy mamy przedłużenie na tipsie, w tym momencie usuwamy sobie kolor, ściągamy sobie cały kolor lakieru hybrydowego lub żelu, w zależności od tego, co aplikowałyście. Natomiast nie ściągamy tego tipsa. Ta baza przedłużenia nam zostaje, będziemy ją uzupełniać. I jeżeli pojawiły się jakieś niedoskonałości, jakieś zapowietrzenia, to na nie również musicie zwrócić uwagę i je usunąć.
Krok kolejny jest to opracowanie płytki paznokcia i ono wygląda podobnie jak przy każdej stylizacji. Zaczynamy od opracowania skórek. Na początek kopytkiem usuwam sobie skórki z płytki paznokcia, odsuwam je, bardzo dokładnie czyszczę sobie szczoteczką. Następnie przechodzę do opracowania skórek przy użyciu frezarki. I tutaj biorę sobie frez płomień, którym bardzo dokładnie podnoszę sobie naszą skóreczkę, wywijam sobie tą skórkę, żeby było łatwiej ją po prostu usunąć. Następnie mam taki duży stożek, jest to frez, którym ja bardzo lubię opracowywać skórki i okolice skórek, więc usuwam wszystkie podniesione skórki, wszystkie zadziorki, wygładzam sobie boki moich skórek, żeby ta skóra była w zupełności wygładzona. Na koniec jeszcze pojedyncze jakieś małe skórki, które gdzieś mi tutaj przeszkadzają, usuwam sobie cążkami. W kroku kolejnym musimy sobie nadać kształt naszej stylizacji. Używam do tego pilnika o gradacji 150, dzięki czemu mogę paznokcie dosyć szybko sobie skrócić. Oczywiście przy uzupełnianiu nie ma obowiązku skracania paznokci. Jeżeli chcecie, żeby Wasza stylizacja była jeszcze dłuższa, możecie spokojnie zostawić teraz dłuższy paznokieć. Ja jednak wyrównuję ją do poprzedniej długości, po to, żeby przez te kolejne 2-3 tygodnie te paznokcie nie zrobiły się zbyt długie. Więc w tym momencie sobie paznokcie skracamy, nadajemy im kształt i ja w tym momencie również matowię sobie płytkę paznokcia. Bardzo ważne jest to, żeby zmatowić sobie tą część płytki paznokcia, która nam odrosła, na której nie ma żadnego produktu. Natomiast ja zazwyczaj wygładzam już całą powierzchnię, tą, którą frezowałam, również sobie na szybko, zawsze tą polerką przejadę, to zajmuje dosłownie kilka sekund. Odpylamy sobie, żeby zobaczyć, czy cała powierzchnia została ładnie zmatowiona i przechodzimy do kolejnych kroków, czyli przygotowanie płytki paznokcia pod względem chemicznym. One są teraz przetarte cleanerem. Przecieram sobie je jeszcze raz dokładnie, żeby pozbyć się wszystkich pyłków i niedoskonałości. I teraz aplikujemy sobie dwa preparaty. Pierwszy z nich jest to cleaner od Indigo, drugi to jest Magic Nail Bonder marki Cabos. Cleaner ma na zasadzie odwodnić i odtłuścić naszą płytkę paznokcia, natomiast ten Magic Prep działa na zasadzie taśmy dwustronnej i zwiększa trwałość naszej stylizacji. Oba preparaty aplikujemy sobie na płytkę, dajemy chwilę, żeby odparowały i przechodzimy do aplikacji bazy. Ścierkę zrobię sobie z bazy marki Indigo. Małą ilość bazy aplikuję na płytkę paznokcia i wcieram ją w tą odrośniętą część paznokcia. Tak samo ten cleaner i bonder aplikuję na naturalną płytkę paznokcia. Uzupełnienie wykonamy sobie dzisiaj z marki Elysium Flexi żelem w kolorze Milky. To jest bardzo taki delikatnie mleczny odcień. On jest bardzo fajny, szczególnie latem, bo super podbija krycie zarówno pasteli, jak i neonów. Ja bardzo ostatnio cenię sobie aplikację akrylożeli przy użyciu właśnie takiego drewnianego patyczka. Dokładnie rozprowadzam sobie akrylożel na płytce paznokcia, formując kształt, a później biorę sobie pędzelek i wygładzam powierzchnię. Tutaj jeszcze raz powtórzymy sobie na drugim paznokciu krok po kroku. Aplikujemy akrylożel delikatnie nasączonym patyczkiem w cleanerze lub w preparacie do tego przeznaczonym. Uklepuję sobie dokładnie akrylożel, zachowując prawidłową budowę, ładnie wygładzając przyskórka, żeby ten produkt był idealnie rozłożony na naszej płytce paznokcia. A następnie sięgam sobie właśnie po pędzelek, lekko zwilżony i wygładzam sobie tą powierzchnię. Dzięki temu praktycznie w ogóle później nie mam piłowania. Zobaczcie sobie w tym momencie, jeszcze przed utwardzeniem, jak idealnie przechodzi linia światła, jak bardzo ładnie są zbudowane te paznokcie, że właściwie w tym momencie po utwardzeniu przymywam sobie cleanerem i mogłabym od razu przejść do aplikacji koloru, do aplikacji topu nawet tylko, jeżeli chcemy takie mleczne paznokcie. A jeżeli widzicie jakieś niedoskonałości, coś jeszcze chcecie dopracować, delikatnie 240 pilnikiem możecie sobie na szybko wygładzić tą powierzchnię, żeby mieć pewność, że one są idealnie zbudowane, idealnie wygładzone. Pozbywamy się pyłków, przemywamy cleanerem i mamy gotowe uzupełnienie. W tym momencie mamy już gotowe uzupełnienie. Udało nam się bardzo ładnie wyprowadzić te paznokcie, uzupełnić je. Wiecie już teraz, co zrobić z tipsami po tych 3 tygodniach, gdy wraca do Was klientka lub gdy same macie odrośnięte paznokcie i jak postępować, żeby takie uzupełnienie wykonać. Zatrzymujemy się na tym momencie i dalsze kroki będziemy wykonywać sobie w kolejnych materiałach, bo w tej chwili możecie sobie zaaplikować
akrylożel kolorowy, możecie sobie zaaplikować żel kolorowy, lakier hybrydowy, klasyczny lakier, zdobienie. Naprawdę w tym momencie możecie postępować w różne strony, ale my dzisiaj skupiałyśmy się na samym tym uzupełnieniu tej stylizacji. Mam nadzieję, że dzisiejszy film rozwiał wszystkie Wasze wątpliwości i odpowiedział na pytania, które pojawiały się w tamtym filmie. Swoją drogą polecam Wam tamten film również obejrzeć, jeżeli jeszcze nie widziałyście, bo tam jest pokazana ta metoda aplikacji tych tipsów, żebyście wiedziały, do czego dzisiejszy film się odnosi. Natomiast, jak wspominałam, uzupełnienie po prostu wykonuje się na podobnej zasadzie, jak przy akrylożelu, czy jak przy żelach, którymi przedłużamy na szablonach, czy na dual formach, czy na tipsach. Wszystkie te uzupełnienia mają naprawdę bardzo podobny schemat uzupełniania naszej stylizacji. Po prostu trzeba tylko wiedzieć, na co zwrócić uwagę, gdzie tutaj może się pojawić jakiś uskok, który trzeba uzupełnić, jaki produkt wybrać i jaką budowę tutaj wprowadzić, żeby ten paznokieć po prostu wyglądał pięknie, ale był też trwały i prawidłowo zbudowany. Na dzisiaj to już jest wszystko. Jestem ciekawa, jak podobał Wam się dzisiejszy film. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Naszą stylizację jeszcze będziecie miały okazję zobaczyć, no bo nie zostawimy przecież takiego gołego uzupełnienia. Trzeba będzie tutaj zrobić coś fajnego, ale myślę, że to w kolejnych odcinkach. A dzisiaj czekam na Waszą opinię o stylizacji, o metodzie, o przedłużaniu, o uzupełnianiu. Czy wiedziałyście właśnie, jak postępować z tymi tipsami? Czy może jeszcze pojawiają się jakieś pytania? Czekam na Wasze komentarze. A widzimy się za tydzień w kolejnym filmie i codziennie na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia!